Jak ocenić fundraising? Pierwsze kroki. Wielu fundraiserów zastanawia się, czy działania fundraisingowe, które prowadzi nasza organizacja, mają sens. Czy są skuteczne, efektywne? Skąd się tego dowiemy? Niektórzy wprost pytają, jakie kluczowe wskaźniki wykonania, po angielsku nazywane Key Performance Indicators, powinniśmy zastosować do oceny fundraisingu. W niniejszym materiale spróbuję pokrótce odpowiedzieć na te pytania. Zacznijmy jednak od początku. Punktem wyjścia do definiowania wskaźników fundraisingu powinny być cele strategii pozyskiwania środków, a w przypadku kampanii cele tej kampanii. Nie chodzi przecież o to, żeby mierzyć cokolwiek, lub co jest jeszcze gorszym rozwiązaniem, stosować możliwie dużo różnych miar. Mierzmy i oceniajmy to, co jest dla nas ważne. Zawsze ważne będą bezpośrednie finansowe rezultaty naszych działań ile na co środków pozyskaliśmy. Jednak taki pomiar to zazwyczaj za mało. Musimy bowiem pamiętać, że działania fundraisingowe Pozwalają realizować nie tylko cele finansowe, lecz także pozafinansowe. Na przykład dotyczące budowania społecznego poparcia dla naszych działań czy zwiększania rozpoznawalności marki organizacji. Niekiedy to właśnie cele pozafinansowe okazują się z jednej strony ważniejsze, z drugiej trudniejsze do osiągnięcia. Także dużo trudniejsze do oceny. Samo policzenie rezultatów to pomiar. Natomiast do oceny, czyli ustalenia, czy coś jest zadowalające, czy nie, potrzebne są nam jeszcze kryteria, na przykład czy jesteśmy skuteczni, czyli czy osiągamy zakładane cele, czy jesteśmy efektywni, rozumiejąc efektywność jako optymalną relację kosztów i korzyści, a może chcemy, by nasz fundraising był tani. Kolejna kwestia, którą determinuje wybór wskaźników oceny fundraisingu, jak i ustalenie ich planowanej wartości, to stosowane metody pozyskiwania środków. Inaczej zweryfikujemy skuteczność pisania wniosków o dotacje, inaczej skuteczność kampanii skierowanych do darczyńców indywidualnych. Każdy menedżer i fundraiser organizacji pozarządowej ma do dyspozycji wiele różnych wskaźników. Może wykorzystywać je na kilka sposobów. Pierwsze podejście zakłada wybór kilku kluczowych wskaźników stosowanych niezależnie od metody. W takim zestawie mogą znaleźć się uniwersalne wskaźniki, jak dynamika przychodów rok do roku w poszczególnych kategoriach i ogółem. Prosty wskaźnik koszty fundraisingu do przychodów. ROI od angielskiego Return on Investment, czyli wskaźnik rentowności inwestycji, w tym przypadku będzie to inwestycja w fundraising. Okres zwrotu z inwestycji, czyli czas po upływie którego przychody netto zrównają się z poniesionymi nakładami. W drugim podejściu zastosowane zostaną wskaźniki specyficzne dla metod, którymi organizacja pozyskuje środki. Ich zestaw zależny będzie więc od struktury źródeł i sposobów fundraisingu. Jeśli pozyskujemy granty pisząc wnioski o dotacje, w naszym koszyku wskaźników znajdzie się wskaźnik będący relacją kwoty przyznanych grantów do łącznej kwoty środków, które w ten sposób próbowaliśmy pozyskać. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, do wykorzystania będziemy mieć całą paletę wskaźników stosowanych przez biznes. Gdy natomiast pozyskujemy darowizny od osób indywidualnych, może nas interesować na przykład dynamika liczby darczyńców w poszczególnych segmentach oraz łącznie. Dynamika przychodów darowizn w poszczególnych segmentach, średnie lub przeciętne wartości darowizn i ich zmiany w czasie, liczba regularnych darczyńców i to jak ta liczba się zmienia, wskaźnik retencji darczyńców mówiący ilu z nich udaje nam się utrzymać, czy też liczba nowych darczyńców. Tych wskaźników może być więcej. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, jakie dane musimy gromadzić, a z jakich możemy zrezygnować. Informatyczne systemy do zarządzania danymi, takie jak CRM, tworzą silną zachętę do zbierania mnóstwa informacji, ale to oznacza potem mnóstwo analiz do wykonania, albo gromadzenie i przechowywanie danych, z których nikt nie korzysta. Jeśli organizacja stawia sobie za cel utrzymanie na dotychczasowym poziomie rocznych przychodów pochodzących od darczyńców indywidualnych, a jednocześnie chce to zrobić przy ograniczonych nakładach, nie będzie prowadziła szeroko zakrojonych działań adresowanych do nowych potencjalnych darczyńców. Jej strategią stanie się raczej utrzymanie jak największej liczby dotychczasowych darczyńców, ponieważ ich obsługa jest zazwyczaj tańsza niż poszukiwanie i przekonywanie nowych. Taką organizację będą więc interesowały wskaźniki retencji darczyńców oraz wskaźniki dotyczące wartości przekazywanych kwot. Nieużyteczne natomiast będą dane o liczbie nowych darczyńców. Należy też zwrócić uwagę na konieczność łącznego analizowania niektórych wskaźników. Załóżmy, że ogólna liczba darczyńców naszej organizacji w ciągu roku wzrosła o tysiąc. Można się cieszyć, prawda? No tak, ale jeśli na ten przyrost o tysiąc złożyło się pozyskanie dwóch tysięcy nowych darczyńców i utrata tysiąca dotychczasowych, to nasz sukces okaże się połowiczny. Podsumujmy na koniec, co krok po kroku należy zrobić, by wdrożyć system oceny fundraisingu, pozwalający bardziej świadomie zarządzać pozyskiwaniem środków. Po pierwsze, określ cele fundraisingowe – finansowe, dotyczące kwot, jakie chcesz pozyskać, i niefinansowe, np. dotyczące akceptacji i poparcia dla działań Twojej organizacji czy zwiększania rozpoznawalności marki organizacji. Po drugie, wybierz kryteria oceny fundraisingu, inaczej pożądane cechy tego, co będziesz oceniać. Czy chcesz, żeby fundraising prowadzony w Twojej organizacji był skuteczny, efektywny, tani, angażujący możliwie dużą liczbę osób, a może jeszcze inny? Po trzecie, Ustal kluczowe wskaźniki, te z których faktycznie będziesz korzystać. Uwzględnij również praktyczne możliwości weryfikowania tych wskaźników. Sprawdź, czy określenie ich wartości w ramach monitoringu nie będzie zbyt czaso i kosztochłonne. Po czwarte, na koniec zrób test. Sprawdź, czy wybrany przez Ciebie zestaw wskaźników rzeczywiście dostarcza użytecznych informacji, a jego stosowanie nie jest uciążliwe. Powodzenia!